Konkurs plastyczny Otwórz oczy na przemoc jest jednym z elementów projektu Przemoc nie skończy się sama, realizowanego przez Gminę Brzozów, Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Priorytetem projektu jest podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Celem organizacji konkursu plastycznego Otwórz oczy na przemoc, adresowanego do dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy, jest podniesienie ich świadomości na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania przemocy oraz ich uwrażliwienie na ludzką krzywdę i konieczność reagowania w sytuacjach, gdy jest się świadkiem przemocy. Do konkursu zgłoszono łącznie 47 prac. Komisja powołana do oceny prac postanowiła wyróżnić po 3 prace w poszczególnych kategoriach wiekowych, przyznając im równorzędne miejsca. Kategoria pierwsza – uczniowie szkoły podstawowej w wieku do 9 lat. Kategoria druga – uczniowie szkoły podstawowej w wieku 10-13 lat. Kategoria trzecia – uczniowie gimnazjum. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali nagrody za udział w konkursie. Różne sytuacje z życia. Człowiek może być mały cieleśnie, a wielki duchem. Tak, czy ty miałeś jakieś złe przeżycia w dzieciństwie, że zainteresowałeś się tą tematyką? Nie, nie miałem, ale może ktoś ich miał. Aniu, jak powstał twój rysunek? No to tak pomyślałam, że wezmę udział w konkursie i zrobiłam właśnie pastelami, bo miałam mało czasu, żeby robić jakąś taką trudniejszą techniką. A skąd się dowiedziałaś o konkursie? Od pani z plastyki. Czy oprócz tego konkursu bierzesz udział jeszcze w jakichś innych? W jakich? No jeszcze bezpieczne wakacje i chyba jeszcze będę brać o kartce świątecznej. Czy to jest twoja pierwsza nagroda? Nie, jeszcze kiedyś tam miałam nagrody. W takim razie chyba zamierzasz zostać plastyczką. Chyba tak. Ponadto nagrody otrzymało 6 rodzin uczestniczących w warsztatach wyjazdowych dla rodzin, które wykonały zadania powarsztatowe i podzieliły się swoimi wrażeniami z wyjazdu. Laureaci konkursów w kategorii rodzina, jaką pracę Państwo wykonali? Znaczy zrobiliśmy kronikę, taką relację z wycieczki. A to była wycieczka dokąd? Wycieczka do Krakowa. Czy to była wycieczka rodzinna, szkolna? Proszę powiedzieć parę słów. I jak wygląda ta książka? To po prostu jest duża księga. My to wspólnie robiliśmy z koleżanką i z koleżankami. I po prostu robiliśmy tam zdjęcia w ogóle z całej tej wycieczki i podpisywaliśmy, gdzie to było, co tam jakieś były atrakcje. Pani Agnieszka Kędra wykonała pracę multimedialną z wycieczki do Krakowa. Weronika i Dominik Gmitrzyk wykonali prace rysunkowe. Rodzina pani Natalii Dżoń opisała wrażenia z wycieczki. Rodziny państwa Woźniak, państwa Orłowskich i państwa Wolanin przygotowały kronikę Nasza wycieczka.